Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5 dodatku Rally Adventure. Dzisiaj odbierzemy sobie wszystkie nagrody, jakie można zdobyć na nowej ekspansji mapowej. Zapraszam do oglądania. Także co, myślę, że możemy sobie wszystko w końcu poodbierać i przetestować, zobaczyć, jak to wygląda, jak wyglądają te samochody, które są tutaj do zdobycia. Dobrze, to lecimy od początku, lecimy od Apex. Na samym starcie jest do zdobycia Volkswagen Baja Beetle w Fordzie. Tutaj mamy jakiś kask, tutaj mamy jakiś time out klakson. Okej, okay, tu mamy jakiś ciuszek Raptors Race. Wiecie co, zróbmy tak, że odbierzemy sobie te wszystkie rzeczy z tej kategorii i je sprawdzimy, no nie? No bo ja wszystko chyba zapomnę, jak odbierę wszystko naraz, żeby to sprawdzić. Więc odbierzmy najpierw stąd, popatrzymy sobie te ciuszki. Tu mamy jakiegoś trophy Jeep jakiś fantastyczny. I nim się chyba jeździ, jak się dopiero co wbije na mapkę, wiecie? I mamy tutaj jeszcze klakson dodatkowy. Okej, okay, tutaj mamy spodnie, takie ubrania, o, takie ciuszki, jakieś wheelspiny. Okej, okay, no, takie sobie nagrody. Najważniejsze są chyba samochody, zwłaszcza unikalne, no nie? Także tutaj mamy dwa, właściwie to zobaczcie, to już chyba cztery? Cztery samochody będziemy mieli, nie? Z tego tylko. Bardzo fajnie. Tutaj mamy chyba jakiś Polaris? Tak, to jest Polaris, a tu mamy Alumicraft. Taki samochód. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie te rzeczy, które żeśmy zdobyli. Patrzcie, czyli łącznie ten Volkswagen, Casey, jakiś tam, nie wiem, po prostu te samochody sobie zdobyliśmy. Okej, okay, tutaj mamy tego Volkswagena, tu mamy Trick Track. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to jeździ, jak to brzmi, no nie? Trophy Jeep will take you anywhere, my friend. Desert or mountain. It can't be... przypomina to Bronco trochę, co? Takie hardkorowe. No taki po prostu hardkorowy wozik, nie? Gdzie którym możemy sobie, wiesz, wszędzie pojechać. Ale już coś takiego w Fordzie mieliśmy. Zobaczcie tutaj to zawieszenie z tyłu, jak fajnie sobie pracuje. Widzicie, tutaj mamy coś całkiem do tyłu samochodu podczepione. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Sobie możemy tabliczkę. A coś jak to takie hardkorowe Bronco. Kojarzycie, które, nie? Pewnie można jakoś hardkorowo je zrobić. Chyba można tu też tył troszeczkę zmienić tego auta. Fajnie wygląda. I tak sobie wygląda. Kurczę, mega podobne do Bronco, nie? Dobra, dalej. Co my tam jeszcze mamy? Ten wydech z tyłu, jaki to wydech jest? Co to jest? Ale też już takiego garbusika podobnego widzieliśmy, no nie? A w środku właśnie tamtego autka nie zobaczyliśmy w środku. Patrzcie, jaki środek fajny. Fajnie wygląda, podoba mi się. I tutaj mamy coś takiego, co mnie bardziej interesowało. Te dwa samochody teraz mnie bardziej interesowało od tego, co był przed chwilą. Mamy tu coś takiego, taką bestię. Trick Track. Tak to się niby nazywa. Co powiecie na to? O, tutaj mamy jedną znajdźkę do rozwalenia. Tutaj są takie różne znajdźki na tej mapie, typu... To jest piniata w kształcie jakiegoś samochodu rajdowego. Takiej półciężarówki. I te piniaty na mapie trzeba sobie poszukać. Ja właśnie na jedną wpadłem, czy na dwie. Powinny być gdzieś w pobliżu więcej, one są jak podgrzybki. Jak jeden podgrzybek jest, to musisz poszukać w okolicy jakiegoś innego, bo na pewno się zdarzy. One tak w rodzinie lubią. I tutaj tak samo, tych piniat trochę jest do zdobycia. O, i tu kawałek dalej widzę, że coś jest... O, tutaj mamy kolejną pyk. Piniata Track, tak to się nazywa. Całej mapki jeszcze nie przejechałem, tak wiesz, po tych takich offroadach, a myślę, że jest dużo ciekawych miejsc. Tutaj i pyk, a pyk. O kurde, tutaj jest się... O, nie trafię.
O, mamy. Tak to sobie wygląda. Ty, tutaj co my tu mamy? O, tu nie byłem. W tym miejscu. Co to, tama jest? Jakaś tama. Ciekawe. Będzie można tu może jakieś ciekawe zawody zrobić. Ale żaden wyścig tutaj nie prowadził na pewno, bo już wszystkie przejechałem. Tego miejsca, no, nie było nigdzie. Co ciekawe. Można by było tu jakąś nawrotkę fajną zrobić, albo hopkę, czy coś takiego. Nie wykorzystali tego miejsca. Może wykorzystają później, zobaczymy. No i na samym końcu mamy Polarisa. Polaris wygląda sobie jaki króciutki. Ej, ja tu widzę potencjał, ziomek. Pewnie już wiecie, o co mi chodzi. Aha, tu mamy jeden bieg, okej. Tym samochodem, no kto wie, jaki tu jest potencjał w tym samochodzie. Popatrzcie się z boku. Na co tu jest potencjał, waszym zdaniem, e? Popatrzcie się na kształt tego samochodu. Kawę kto zgadnie. Tak, to jest Polaris, no. Tu jest potencjał, dokładnie! Tu jest potencjał na koło! Dziwny taki, śmieszny, króciutki, nie? Malutki. I siu! Ekstra. Tak, ja myślę, że możemy go spróbować zrobić na koło. To już zresztą ostatni samochód, jaki mamy do sprawdzenia, dlatego przejdźmy sobie do chatki i przy okazji sprawdzimy stroje mojej dla mojej postaci. Wiecie co, te stroje tak mnie średnio interesują, nie wiem jak wy się na to zapatrujecie. Czy was to interesuje, czy nie? Czy wy tego używacie? Tu mam coś nowego, tu mam coś. Nie wiem, który to jest właściwie ten z dodatku, o. O kurde! Ja tego nie przeglądałem nigdy prawie. A mam tego dużo jak widać. Mam jeszcze jakieś zablokowane. Ale wy też sobie możecie to przejrzeć, nie? Po prostu nie będziecie mogli sobie tego od razu wybrać. Możemy się w piniatę przebrać, okej. O, to mi się właśnie teraz odblokowało. Albo można być kurczakiem. Nie no, wiecie co, za bardzo podoba mi się ten mój strój, więc zostawię go sobie. Ale mamy też nowy klakson. Dobra, posłuchajmy. To taki długi klakson? Wow! Ej, ludzie nie zdążą go wysłuchać do końca, a już odjadą, no nie? Wow, okej. Odblokowałem, ale tamtego na pewno nie miałem. O kurde, co to jest? Można zwiększyć cal koła. Wow. Widzieli... Znaczy widziałem, że coś takiego można zrobić, ale generalnie cały cal... Cała wielkość koła nam się zwiększa, jak to zainstalujemy. W SnowRunnerze to ma duży wpływ na działanie samochodu, ale tutaj w Fordzie nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ej, sztosik. Dobra, są tu opony dragowe. Nie ma tu opon dragowych. Kurde. No chyba go nie postawimy na koło. Chyba go nie postawimy. Można dać takie wielkie te felgi. Kurczę, gdyby były opony dragowe, to byłaby szansa. A dajmy te wielkie koła. Bardzo ciekawe to jest w sumie, co? I tu możemy jeszcze poszerzyć. Okej, felgi zostawimy. Moglibyśmy dać tutaj skrzynię biegów, żeby było więcej tych biegów. I chyba możemy dać tutaj też... To jest to! No oczywiście, że to dajemy, nie można tego nie dać. A jak to w środku wygląda? A, w środku tak o. A, taki, nie? Już też gdzieś widzieliśmy podobny samochód. Był taki z jednym biegiem, nie wiem jak on się nazywał. Też Polaris, czy nie Polaris? O, odpiniata kolejna, zobaczcie. Wydaje mi się, że już ją rozwalałem. Tutaj mamy jeszcze taki kwadracik do rozwalenia. Chyba coś pominąłem, czekaj. Także widzicie, sporo jest tutaj tych znajdziek.
Chyba ludzie w Playground Games ogarnęli, że ludzie strasznie lubią szukać znajdziek w grach, nie? I dali tutaj tych znajdziek, zobaczcie. Znajdźka na znajdźce, no. No bardzo dużo. Ej, te pierdy są spoko. Mi się bardzo podobają. Fajnie, że można to dodać do tych swoich samochodów. Tutaj coś mamy jeszcze, zobaczcie, jedno na drugim jest praktycznie, nie? I co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiegoś Will Spina, tutaj mamy jakiś kask, tutaj mamy klakson chopper. Okej. Szkoda, że tutaj nie można tego sprawdzić, no nie? Tego klaksona. Tutaj mamy jakieś nowe ubranko, tutaj mamy jakiegoś nowego Will Spina, za to. Tutaj jakiś ciuszek, tutaj hełm, ale jeszcze go nie odblokowałem, także okej. I tutaj mamy Polaris, jakiś, też taki hardkorowy, nie wiem, dakarowy, czy coś takiego, taki, w takim stylu. Tutaj mamy jakąś Arafatkę i tu mamy jeszcze jakiś kask, tutaj mamy Super Will Spina. Okej, takie nagrody, powiem ci. Chciałbym, żeby tu była jakaś chatka, która robiłaby unikalną rzecz na tej mapie, nie? Tutaj mamy znowu jakiegoś takiego dakarowca albo coś takiego. No i posprawdzajmy sobie te pojazdy, bo właściwie tutaj były tylko dwa do zdobycia. Zobaczmy. I tak naprawdę one są do siebie bardzo podobne, no nie? Te trzy samochody, podejrzewam, że to są z tej samej kategorii, gdzieś tam w jakichś motorsportach czy coś. Może jeden się różni osiągami od drugiego. Wyglądają bardzo podobnie, więc ciężko by doszukiwać się tutaj jakichś znaczących różnic, no nie? Okej, mamy tutaj sobie po prostu taki. Tak, strasznie taki szeroki się z przodu wydaje, co? Jest taki poszerzony. No zobaczcie, to jest po prostu taka buda nałożona na jakąś taką ramę stalową, no nie? Które auto jest cięższe? O, też można by było właśnie sprawdzić. Tutaj mamy jakąś kolejną kostkę do zabrania. One się świecą w nocy, zobaczcie. O, nie trafiłem. Rozwal się, dobra, rozwaliłem. Tutaj na tej mapie widzę, że jest sporo różnych skrótów. Poza oczywiście takim wyskakiwaniem jak tu. Wow! Możemy sobie pojechać jakimi dróżkami, które gdzieś są ukryte i niewidoczne na mapie. Nawet jakieś takie miasteczko jest albo coś. Zobaczcie. Dobra. To jest jedna furka, teraz sprawdźmy sobie następną. Napęd na tył w tym samochodzie. O, piniata. Cyk, mamy zrobione. W środku wygląda tak, niestety zrobiła się noc. Mamy tutaj jakieś ekrany, na których pokazuje się prędkość i tam z boku coś się też też prędkość. Okej, to są dwa takie same ekrany. A po prawej stronie, tak zaraz przy drzwiach, widać poziom doładowania turbosprężarki w tym samochodzie. No, takie, nie? Okej. Coś tam się dzieje na tych ekranach, także nie jest źle. O, widzicie, o tych, te drogi, o których wam mówiłem, to są tutaj na przykład, nie? Możemy sobie gdzieś tam wjechać wyżej. Tutaj możemy jeszcze na skróty. Ty, a co tutaj jest? Aha, tu możemy sobie o, tam coś widziałem, jakąś jaskinię. Moment. Zaraz to ogarniemy. Taką jaskinię gdzieś tam wyżej. Tu mamy jakiś punkt obserwacyjny albo coś takiego. Możemy tu wjechać? O, ty zobacz. To właśnie o tę jaskinię mi chodziło. Jedź. O, ale słabe to auto. Ty, co my tu mamy? Tu jakieś graffiti po lewej stronie, zobaczcie. I co? Nie dostanę tu żadnej fajnej nagrody za to, że to odkryłem? Come on! No co, tu nic nie ma? Ale lipa! I tylko tyle, że jest tutaj takie ciekawe miejsce na tym kanionie, ale nie było tam na przykład. O, odkryłeś jakieś unikalne auto albo coś takiego. Że nada! Kurczę! Fajnie, podoba mi się też to zawieszenie, ładnie tutaj pracuje. Koła gdzieś tam się wyginają, ładnie to wygląda, naprawdę. Tutaj jakieś chatki, coś tutaj to podejrzane jest, tutaj też coś musi być.
Nie, ale mogliby tamten uzupełnić o coś fajnego. Tamtą jaskinię? Coś by tam mogli dodać, chociaż te znajdźki, piniaty czy cokolwiek, nie? Tak dojeżdżasz tam i tam absolutnie nic nie ma. No smutno trochę. O, ale kurde, na koło go. O ty. Dobra. Czas na nowe samochody. Podejrzewam, że też można jakoś tam hardkorowo, wiesz, sunigować, dodać turbosprężarek, wszystkiego, nie? I sobie odblokować coś tam, czy porobić go jakoś hardkorowo. Dobra. Tutaj idziemy sobie dalej, chodźmy do... Idziemy do Grid, czyli coś, co mnie najbardziej interesuje, bo tu są najlepsze samochody. Najlepsze jest to, że zaraz jak wbiłem sobie do tego dodatku, to na aukcji za 20 milionów kupiłem sobie Audi Quattro S1. A teraz można je normalnie tutaj sobie zdobyć, wiesz, za darmo. No ale tutaj kasy mi nie brakuje w Porsche, więc nie ma znaczenia dla mnie, nie? Po prostu z powrotem sobie wystawię to Audi na aukcji gdzieś tam i może sobie ktoś kupi. A z tego, co widziałem, to... Mało popularne to Audi jest, to znaczy mało go było na aukcjach, więc myślę, żeby zeszło, nie? Tutaj mamy jakiś kask, tutaj mamy coś ciekawego. Hammerhead klasy 1. A, to może być ciekawe. Zaraz sobie sprawdzimy. Ale co najważniejsze, to my tutaj mamy Forda nowego do odblokowania. Tego elektrycznego. Długo na niego czekałem, bo już byłem nim zagrzany, jak tylko zobaczyłem go na zwiastunie. Jest, mamy Ford F-150 Lightung Platinum. Zrobimy sobie jego jakiś pełny tuning, zobaczymy na co go stać. Myślę, że będzie ciekawy. Ale zanim to... To przejrzyjmy sobie te nowe samochody, które odblokowałem. No co, myślę, że Audi Quattro każdy zna. To jest to samo Audi Quattro, które było już w Forzie od dłuższego czasu, nie? Nie jest niczym wyjątkowy ten samochód. Mam już drugi taki. Jakie koła, ty! O, on wygląda dobrze. Jakieś LEDy tutaj. Wygląda nowocześnie, co? Napęd na tył, już to czuję. Rzuca mi dupą, jak dodaję gazu. O, uciekaj, Ford! O, jak to wygląda. Ale też taki samochód, no po prostu offroadowy. Już widzieliśmy coś tego typu w Fordzie, no nie? Mamy do wyboru kilka aut właśnie tego rodzaju. Też mamy tu jakieś hardkorowe zawieszenie. Podobają mi się te opony z tyłu, zaczepione właśnie w ten sposób, na tym takim wózeczku. Nie wiem, jak to nazwać. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Po prostu takim mocowaniu na opony, czy na koła całe. I dodatkowe dociążenie na tył, fajne. Co my tutaj jeszcze mamy z tych nowości? No to mamy sobie tego... W sumie bardzo podobny do tego, którego mieliśmy przed chwilą, no nie? Zobaczmy, jakie są różnice z wyglądu. Marka jest oczywiście chyba inna. Koło jest inaczej zamontowane. Wygląda sobie tak. No, też już gdzieś to widzieliśmy, prawda? I tak wyglądają te nagrody.